wsikał do miski. Tak się miałem wsikać. Mam mokrą stopę w sikach. Raz, dwa, trzy. Dzień dobry. Uwaga na te rury. Jest szansa porozmawiać z pani synem? Danielem? Z Danielem, tak. Proszę, zapraszam. Zaraz załatwimy. To są te słowa, dajecie? Tak. Proszę, proszę, usiąść tam, sobie tu. Nic nie mówiłem, po cholerę, proszę telewizję wpuszczasz, k***a. Każdy ma swój pomysł na biznes. Jedni wolą grać w piłkę, trzeci tam zbiera śmieci, bo nie ma zawodu. A na przykład ja wymyśliłem coś, co stworzyli naprawdę ludzie, widzowie, publika. I publika naprawdę mądra, konkretna, która no idzie w jeden content, mój prawdziwy taki, nie? Idź k***a tam do Jacka! Streamowaj k***a! Daję uspokój, nie będzie k***a na mi p***a! Ślachlałaś już? Za dużo ci k***a dałem? Nie! Uspokój się, daj. Nie, nie chcę ode mnie. Myślę, że twórcy Big Brothera to byliby tutaj zawstydzeni tym, jak dzisiaj się robi reality show i to jeszcze, nie będę tego ukrywał, patologicznej rodzinie. Podczas tego streamu było coś, co przykuło szczególnie pana uwagę? No bardzo dużo rzeczy. Ja pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, że ktoś tak bez pardonu pokazuje, jak żyje, a to życie wcale nie jest fajne, no bo jeżeli... Gwiazdy też to robią. Show biznesu. Jasne, tylko raczej nie piją, nie żygają, nie przewracają się, nie biją się w rodzinie, nie robią krzeseł, nie robią pożarów w domu. Żygaj, żygaj! I z tą miską, tam! To jest dobra! Nie, bo to jest nowa! Jak pan to ocenia, to co pan pokazuje? No to jest takie swojskie, nie? Po prostu nieraz są kłótnie. Po kłótniach zawsze... Kłótnie są po to, aby się godzić, aby się przytulić. Trzeba teraz nieraz swoją złość z problemów innych wygarnąć. Mi się wydaje, że widzowie, oni się z tym żyli, oni się zżyli z nami, a my z nimi i to jest bardzo fajne, że stworzymy coś, co się fajnie wybiło, czyli to się ludziom podoba. $1500 mam na domku! Chodź to zobacz! Jedna osoba 1500 zł wysłał! Zobacz! 1500 zł za p***ał! To złote za piwo, kurde! Tyle piłaś w życiu piw, dawaj jeszcze jedno i ostatnie piwo, nie przerywaj! Jeszcze trochę, wyśnie wciąż ode mnie! Dawaj, mamuś, dawaj, nie klepki, dawaj jeszcze trochę, proszę! Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze! Nie przeszkadza panu to, że często w tych streamach mama jest nietrzeźwa? No każdy wypić może, każdy jest dorosły. My nagrywamy to rodzinie, pan pewnie też nieraz wypije, tylko pan tego nie nagrywa. Chyba mocne, co? Teraz kurwa. Jak oceniasz? Ludzie nas bardziej traktują jako sezon, seriale, jako reżyserkę. Oni myślą, że to jest reżyserowane. Oni nas traktują już nie jako rodzina, tam jakaś patologia, piją czy coś, się wyzywają. Oni nas traktują już jako bohaterów serialu, który ogląda naprawdę wiele, dziesiątki tysięcy ludzi. Co wy robicie? Remont! Zostaw to! Już, takie będzie. Co chcesz mi całą szalę rozp***ty bilą? Będzie jaka fel. Nie! Wyjdziałam za szkołę. Tak! O k***a mnie, k***a jesteś! Weź tą kamerę! K***a jesteś? K***a i co? Nie kop mnie, k***a, bo ci wyje***a! Te treści są strasznie przemocowe. Pokazuje się, w jak okropny sposób ten człowiek traktuje innych ludzi. Sposób, jaki odnosi się do własnej mamy w tym domu, jest z mojej perspektywy skandaliczny. Promowanie spożywania alkoholu publicznie jest także niedopuszczalne i, jeśli mnie pamięć nie myli, także karalne. Więc to są treści, które powinny być natychmiast usunięte z internetu. A warto pamiętać o tym, że takie filmy są oglądane także przez dzieciaki, bo one nie mają żadnej granicy wiekowej. To nie są filmy powyżej 18 lat. Mam pytanie, jest jakiś alkohol, który by ja zwołał z nim za pierwszym ukrywem? Dokładniej! Nie ma pan wyrzutów sumienia, że ci młodzi ludzie czerpią z tego jakiś wzorzec? Właśnie powiem panu,
czerpią, ale taki, aby może tego nie robić. Tak pan uważa? Aby być świadomym. Też jest możliwość po prostu, aby rodzice to kontrolowali. Zastanawiam się, po co pan to wszystko robi? Może dlatego też, aby ludzie nie byli agresywni, jest wiele chuliganek, niszczą, wandalizmu jest, a ludzie siedzą ze mną jednak za kamerą, mogą się uspokoić, mogą się pośmiać, mogą siedzieć w domu, napić się ze mną i spać, niż coś innego zrobić złego. Smacznego, na zdrowie!